Niemal każdego miesiąca jesteśmy zmuszeni do odwiedzenia różnych urzędów czy instytucji, ale czy posiadamy wiedzę, jesteśmy dobrze informowani, jaką sprawę załatwić w danym miejscu? Urząd miasta, gminy czy starostwo powiatowe, która z tych instytucji i za co jest odpowiedzialna? Oto jest pytanie. Mieszkańców Nidzicy zapytaliśmy o to, czym zajmuje się starostwo powiatowe w Nidzicy i jak nazywa się ich starosta. Mamy pytanie, czy wie Pani, jak nazywa się starosta Nidzicki? Nie mam pojęcia, dlatego że bardzo rzadko jestem w Polsce. A jak Pani myśli, czym zajmuje się starostwo powiatowe? No chyba, że zajmuje gminą. Tak mi się wydaje bynajmniej. A jakie instytucje mogą podlegać pod powiat? Gmina. Nie wiem. Mamy pytanie, czy wie Pani, jak nazywa się starosta Nidzicki? A starosta nad nie wiem. A czym zajmuje się starostwo powiatowe, jak Pani myśli? No chyba sprawami naszymi całego tutaj powiatu, wszystkich takie rzeczy, takie coś takiego bardziej chyba. A jakie urzędy mogą podlegać pod starostwo powiatowe w Nidzicy? Urzędy? No to nie wiem, to tam chyba, co tam się są w tym. A nie, po tu. To co by GOD, takie te rzeczy, to inny urząd pracy, coś takiego, to chyba wszystko takie te rzeczy podlegają pod ten. Na pewno sprawami geodezji, tak, bo z tego co wiem, mamy, do starostwa należy ośrodek geodezji na ulicy Olsztyńskiej, więcej nie wiem, bo właśnie wyszłam z urzędu miejskiego. A jak Pani myśli, jakie instytucje mogą podlegać pod starostwo powiatowe? O matko, tu już w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Się zajmuję, no to by powiedział, remontem, bo koło i takim idzie jak krew z nosa, no, ten remont. Źle pracują w Nidzicy? Nie to, że źle, tylko jakoś wolno. Ładnie wygląda, ale strasznie wolno. Nie? A jak Pan myśli, jakie jednostki, urzędy podlegają starostwu powiatowemu w Nidzicy? Powiem, no chyba te takie powszechne gminy, nie? No to tam tu jest tych gmin dookoła, to po prostu nie jeżdżę po tych wioskach, nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy, nie? Znaczy naczelnicę, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo mieszkam praktycznie cały czas w Olsztynie, ale jeżeli chodzi o gminę, to całą, która jest tutaj, tak? Czyli Nidzica, jakaś Kamionka, okolice. A wiecie, jak nazywa się starosta Nidzicki? Teraz nowy? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia. No po prostu mieszkamy w Olsztynie. Pan Grzegorz Napiwocki. Jest Pan pierwszą osobą, która wiedziała o tym. A może nam Pan powie, czym zajmuje się starostwo powiatowe w Nidzicy? Nie mam pojęcia. Jak Pan myśli, czym może zajmować się starostwo powiatowe? Jakimi sprawami? No tutaj to sprawuje taki właśnie nadzór tutaj nad naszą właśnie gminą, nad tym wszystkim, nad powiatem naszym. Znaczy dokładnie, znaczy tam dużo ma rzeczy, ale... A jakie jednostki, urzędy podlegają pod powiat? Jakie urzędy, jednostki? Na przykład szkoły, na przykład tutaj. Co jeszcze? Jakieś te urzędy tutaj, znaczy... Nie wiem, co tam jeszcze takiego jest ciekawego. Pani myśli, czym zajmuje się starostwo powiatowe? Sprawami... Jakby to powiedzieć? Nad czym sprawami ludzi. Ludźmi, tak, już tak powiem. Czym jeszcze się zajmują? Jakimi obszarami działalności? Gospodarki, na pewno. Komunikacji. A jakie urzędy podlegają pod starostwo powiatowe w Nidzicy? Podejrzewam, że gminne, no. Starostwo to zajmuje się wydawaniem różnych decyzji, na przykład na budowę, utrudnianiem oczywiście wykonywania tych decyzji, nie wydawaniem decyzji. A jak Pani myśli, urzędy, instytucje podległe pod starostwo powiatowe w Nidzicy są takie? Na pewno są. A czy zna Pani imię i nazwisko starosty? O Jezu, były starosta, to pan Ekier, bardzo fajny zresztą, a teraz kto ją, pan Brzozowski? Czym zajmuje się starostwo powiatowe? Wszystkimi sprawami. A jakie obszary działalności są? Starostwo? Powiatu całego Nidzickiego. A w tym powiecie, czym zajmują się urzędnicy, jakimi obszarami? Och, do starostwa nie chodzę, nie wiem, tam nie załatwiam sprawy na emeryturze. No wie Pani, troszeczkę na głowie mają. Jest powiatowe, no trudno powiedzieć. Mają swoje zadania i swoich zadań się trzymają.